Jeszcze chwila. Ruszyły! Na ostatniej pozycji Kobra prowadzi gonitwę H. Enmira. H. Enmira na floncie, na drugiej pozycji Kasnara, trzecia Elisena, poprawia Elisena na drugą pozycję. Trzecia jest Duszmanka, na czwartej pozycji Kasnara, na ostatniej Kobra, na przedostatniej Zora i trzecia od końca Didona. Prowadzi H. Enmira, na drugiej pozycji galopuje Duszmanka, Kasnara, Elisena, Amadeja. Hipoteza razem z Didoną, i następnie Zora i na ostatniej pozycji kobra i 1300 metrów do celownika. Halmira na czele, na drugiej pozycji kasnara. Razem, tam blisko. Stawka w tej chwili się mocno zgrupowała 1200 metrów do celownika, na drugiej pozycji jest Duszmanka. Zdecydowanie. Kasnara trzecie Elisena razem blisko siebie, przemie, w 1000 metrów do celownika. Halmira na czele po zewnętrznej poprawiła kobra. Takim raszem i usiłuje wydostać się na czoło stawki, ale Halmiraj nie daje. Na trzeciej pozycji Kasnara, następnie Elisena, Didona razem. Na ostatniej pozycji w tej chwili galopuje Hipoteza. Kobra jest na czele. Na drugiej pozycji H. Enmira. Trzecia Elisena, czwarta Kasnara, piąta Didona, Amadea razem wszystko. I za chwilę wyjście na prostą. Wyprowadza H. Enmira przy bandzie, a polem Kobra. H. Enmira, Kobra, 450 metrów do celownika, finiszuje polem Elisena. H. Enmira, Kobra, Elisena. H. Mira przy bandzie, Kobra tam spekuluje na prostej, raz w lewo, raz w prawo, ale jest, nikomu nie przeszkadza. H. Enmira, Kobra, Elisena. H. Kobra... Jest na drugiej pozycji, Heelmira jest na pierwszej. W tej chwili na drugą pozycję wysunęła się Elisena, finiszuje Amadeja. Heinmira ma przewagę, wygrywa jak chce. Na drugiej pozycji galopuje w tej chwili z celowniku Amadeja, trzecia Elisena, czwarta kobra, piąta Didona, szósta hipoteza, siódma Zora, Kasnara i Duszmanka.